Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Zaniedbywanie prześladowanych. W najbardziej dramatycznej scenie sądu ostatecznego Chrystus przedstawił siebie jako dzielącego zgromadzenie przed nim narody na dwie grupy. Owce i kozły. Do owiec prawie powie między innymi: byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Przeczytaj poniższe wersety w świetle wypowiedzi Jezusa o sądzie. Zanotuj swoje wrażenia dotyczące tego, jak każdy z nich odnosi się do jego nawiązania o odwiedzaniu uwięzionych w kontekście sądu. Mateusza 4, werset 12-13. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Neftalego. Mateusza, rozdział 11, werset 2-3. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Mateusza, rozdział 14, werset 1-13. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne ma moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludzi, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współwięzienników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ona zaniosła ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je, i po rzeczy odpowiedzieli Jezusowi. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. W jaki sposób możemy wyjaśnić postępowanie Jezusa podczas pobytu Jana Chrzciciela w więzieniu? Na wieść o jego uwięzieniu Chrystus wrócił do Galilei. Wszelkie dowody sugerują, że Jan Chrzciciel nie doczekał się odwiedzin swojego sławnego krewnego, co jasno wynika z Mateusza, rozdziału 11, wersetu 2-3. Według tego wersetu wysłał do Jezusa swoich uczniów, a zatem był to jedyny sposób nawiązania łączności między nimi. Po wizycie uczniów Jana Chrzciciela Chrystus wypowiedział piękną pochwałę odważnego proroka, ale nadal nie zamierzał go odwiedzić. Jedną z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych kwestii, z jaką przychodzi nam się borykać, jest kwestia cierpienia. Bywa, że zadajemy pytanie: gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? W doświadczeniach Jana Chrzciciela i zachowaniu Chrystusa mamy częściową odpowiedź na to pytanie. Choć Jezus był Bogiem w ludzkim ciele, mającym nieograniczoną moc działania, to jednak nie interweniował, by ocalić tego, który pomógł przygotować grunt pod jego działalność. Zaś po śmierci Jana Chrzciciela jedyne, co widzimy u Chrystusa, który musiał boleśnie odczuć tę stratę, to milczenie. Jest mało prawdopodobne, by on i jego uczniowie uczestniczyli w pogrzebie proroka. Jak wyjaśnisz postępowanie Jezusa w najczarniejszej godzinie życia Jana Chrzciciela? Jakie okoliczności mogły wpłynąć na to, że Chrystus zajął taką postawę? W Seventh Day Adventist Bible Commentary znajduje się sugestia, iż przywódcy żydowscy zamierzali za jednym zamachem doprowadzić do uśmiercenia Jana Chrzciciela i Jezusa.
W jaki sposób zachowanie Chrystusa podczas tych wydarzeń pomaga nam zrozumieć Boże milczenie w trudnych chwilach naszego życia? Dziękuję.